Znajdujemy się dzisiaj na zawodach Stawka. Dzisiaj bierze udział mój zawodnik, Dominik Burczak. Przygotowaliśmy się na te zawody 11 miesięcy, czyli kupę czasu. Zaczynaliśmy praktycznie od zera. Czyli tam z wagi, tam pamiętam, 95 chyba, nie? No, niecałe 95 kilo. Dzisiaj robiliśmy ważenie, wyszło nam prawie 78, czyli znaleźliśmy się w tym takim praktycznie eleganckim limicie do 80 kg, gdzie nam brakło tylko 2 kilo niecałe. Także myślę, że powalczymy dzisiaj. Dominik jest dobrze przygotowany, dobrze odwodniony, także będziemy walczyć. No pierwszy sukces jest taki, że go dali już nie do kategorii D, a do C, to już dokładnie. To już cieszy na pewno. Po przeprowadzeniu właśnie takiej korespondencji krótkiej z głównym organizatorem po prostu wysłałem zdjęcia i od razu się okazało, że nie musi startować w sobotę w kategorii tej najniższej D. Automatycznie został kwalifikowany na klasę C, czyli dla nas też wielki sukces, że możemy od razu klasy C startować dzisiaj w niedzielę na tym Stawkapie. Pozdrawiam serdecznie i trzymajcie kciuki. No, ale nie tak szybko, ja ci tak nie dam spokoju szybko. Słuchaj, jeszcze mam takie pytanie, bo chłopaki mi się tu w Polsce pytali, jak to wygląda, jak oni by chcieli sobie w tych debiutach wystartować na przykład w przyszłym roku. Czy to jest jakiś problem z tym? Bo to jest międzynarodowe chyba, nie? Myślę, że nie powinno być żadnego problemu. Myślę, że tu każdy będzie się mógł startować. Wystarczyłoby po prostu mieć na pewno jakiś adres tymczasowy albo coś na tej zasadzie, żeby po prostu był jakiś adres korespondencyjny albo e-mail, ale myślę, że... No czyli na przykład by można z tobą tu nawiązać kontakt, byś ich pokierował bez problemu. Myślę, że taka sytuacja mogłaby śmiało nastąpić, także że jeśli by ktoś był chętny, jak najbardziej zapraszam. Mój team Jaras jest zawsze otwarty dla wszystkich, także... Bo to jest typowo IFBB, tak jak u nas w Polsce, także że nie grozi tu żadnym banem. Normalna. Zaczynamy to praktycznie, tak jak mówię, konkurencje są, zaczynamy od najniższej klasy D. Może być tak, że ktoś przyjedzie, jest dobrze przygotowany, może od razu startować od klasy C. Ktoś jest słabiej, to też dużo nie ryzykuje, bo startuje z podobnymi do siebie. Typowymi amatorami. Właśnie no tu widzę trochę ciekawiej jest niż w Polsce, bo w Polsce jest czasami bardzo zróżnicowane te debiuty są, nie? Dokładnie. Jest 5-6 właściwie zawodowców, i reszta różnie, nie? No, dokładnie. Czyli warto to spróbować według ciebie? Tak, bardzo, jak najbardziej. To jakieś koszty są wpisowe, tam coś takiego? To są w sumie koszty takie, jeśli chodzi organizacyjne, o kosztwo, tak, organizacyjne, związane z tam zakupem książeczki, tej całej IFBB, to są 10 euro. Wpisowe około 30 euro, także to nie są jakieś wielkie. Czyli właściwie mniej niż u nas. No, także myślę, że naprawdę organizacja też jest super. Wiadomo, tu jest tak zorganizowane wszystko, że są i sklepy, i pokazy, także naprawdę jest super wielkie show, na które serdecznie zapraszam. Czyli warto by z tobą, powiedzmy, ja tu zresztą z chłopakami tam popiszę na forum, ale coś takiego, jakby ktoś był chętny, by nawiązał z tobą kontakt, wtedy jakieś konsultacje sobie może przyjechać do Holandii za 3-4 miesiące, go zobaczysz na żywo, coś podpowiesz, chyba że ma swojego trenera, może przyjechać ze swoim trenerem. Jasne, jestem zawsze otwarty na wszelkiego rodzaju propozycje, także zapraszam. Jak ja będę pod ręką, też zawsze coś nakręcę, także zawsze uciecha będzie. Także będziemy walczyć. Czyli wydarzenie życiowe, zadebiutować w Holandii, to jest naprawdę... To jest wielki sukces, myślę. Żałuję, że nie jestem już debiutantem, bo bym tak zrobił. Bez wahania, bez chwili zastanowienia. Także od razu do ciebie i startuję. Myślę, że dzisiaj powalczymy, Dominik już jest gotowy, także zobaczymy, że będziemy starać się jak najlepiej, żeby to nam się czyli podróż. Gdzieś będzie startował, gdzieś koło chyba 14-15, nie? Przed 14 minus. Ma być pierwsze wyjście, jak się nic nie opóźni, także przed 14. Bo o 13 zaczynają się zawody, nie? Tak, 13 zaczynają zawody i Dominik już czeka z niecierpliwością na swój start, nie? Tu patrzę, kolega jakiś dopakowany. No i o tobie właśnie tu rozmawiamy, a ty się tu chowasz. Dalej coś powiedz tu dla forumowiczów, bo się chłopaki pytają, jakim cudem ty zrobiłeś to w 11 miesięcy. Ja się od swojego trenera słuchasz, jest kadłubek, nie oszukuję, to tak jest. Co mam powiedzieć? No. I się trenuje i się trzyma dietę, nie? Trzyma dietę. Odstępstwa były, jakieś pokusy, coś? Były pokusy, no ale... Ale zwalczyłeś je, czy nie? Nie, motywacja ze strony trenera, bo mi nie podoba się, no i działa cuda, no. Co mam więcej powiedzieć? No słyszałem, teraz 78 niecałe. I co teraz, ładowanie? Tak, trener mi to oblicza, w jakich godzinach mam jakieś posiłki, co mam robić, także... Wszystko już zjadłeś? Jakiś głód czujesz, czy raczej teraz są takie emocje, że masz w nosie tam głód, takie rzeczy? Adrenalina jest w tym miejscu. No. Moje marzenie się spełnia, to jak jestem naprawdę bardzo dumny i szczęśliwy, że mam tutaj takiego wspaniałego trenera. Pozowanie przećwiczone?
Tak, ćwiczymy z trenerem ciągle. Bo jak się wyjdzie, się zobaczy tą publikę, to naprawdę człowiek głupieje wtedy. Będziesz się stawiać. Nie patrz na ludzi, patrz powyżej. Bo jak spojrzysz, jak ktoś się śmieje, patrzy, to naprawdę tak rozprasza, że kurczę, wiem po sobie. Zapomniałem wszystko. Spokojnie. No i co jeszcze nam powiesz? Jak w ogóle ten okres, jak to odczuwałeś? Jakoś tam naprawdę to był stres jakiś dla ciebie, ta zmiana w ogóle trybu życia, tej formy? Czy raczej, no po prostu chciałeś wystartować i koniec. I to był cel. To było moje marzenie. Zawsze od mojego to podziwiałem kulturystów i bardzo dużo zbudowanych mężczyzn. Zawsze to chciałem, brnąłem. Nie spodziewałem się nawet, że coś takiego mogę osiągnąć. No ale... Ciągle będę powtarzał, że pan Jarosław Lenarczyk jest wspaniałym trenerem i człowiekiem. Ma ogromne serce. Jeszcze zrobił mi niespodziankę. No i masę mięśniową, nie? Tak. Ile Jarek teraz? 110? 105? O, to jeszcze szczupło, nie? Powiedz mi, jak długo w ogóle ćwiczysz? Kiedy sam zacząłeś trenować? Zawsze też od mojego próbowałem te treningi. No problem. Wie pan, jak to wyglądało? Czy to podnosi? Ja nie jestem pan, jestem Jurek. Bo wiesz, za panie Jurku 100 pompek jest od razu. Panie Jurku jest od razu. Ty się rozgrzejesz. No, że to ćwiczyłem, ale bez odpowiedniej diety i bez... Czyli tak sobie typowo chodziłeś na siłownię, trochę łapa, trochę klata i... Dużo ciężarów podniosłem, kilka razy. Jakieś białko pewnie tam sobie kupiłeś, nie? Mimo kwasy, wiadomo... No, a to guzik wszystko. Także trzeba mieć dobrego trenera, nie można wszystko. I wtedy zupełnie inaczej ten sport wygląda, zaczynasz rozumieć, o co naprawdę chodzi. Poczytając książki, internet, to zupełnie się mylne, że tak powiem, pojęcie dostaje. Ja wolno metodę trenera, z którym jestem ciągle na bieżąco, jakiego formu mam pytanie i co tydzień sprawdzą moją formę. Także nie idzie oszukać. Proszę, trener rzuci okiem i powie, co jest, podjadłeś, McDonald's czy pizza? W domu kontrole lotne były? Czy w lodówce nie masz jakichś zakazanych produktów typu pizza, lody? Ale już nie ma tych kontrol. Aha, ale były. Były. No to prawidłowo, tak musi być. Jak się mówi A, trzeba robić B, C i tak dalej, a nie w połowie nagle dziękuję, właściwie to idę w kringle grać. Dobra, ja chłopaków z Polski namawiam, żeby tu w przyszłym roku zadebiutowali, to nam powiesz w ogóle, jakie tu wrażenia z tych debiutów, jak po zawodach się czujesz, jakie oczekiwania i tak dalej, nie? Wrażenie już będzie ogromne, dopiero będzie później na scenie, jak ja zobaczę to wszystko. No ja wiem, no i potem po scenie cię tu złapię gdzieś i nam opowiesz, jak to było, jak to odczuwałeś, jak to wyglądało z twojej strony. O, to będzie pani Rupyta. No, tam po zawodach to już luźniutko, będziesz tak? Się śmiał, mówisz, ojej, myślałem, że gorzej będzie. Mam nadzieję. No, ja wiem. Dobra, to na razie kończymy, nie męczymy cię.